Witam serdecznie wszystkich. Kolejna grupa początkująca. Dzisiejszym moim gościem będzie Artur Ostaszewski. Producent telewizyjny, menadżer. Porozmawiamy sporo z Arturem o świecie MMA. Także to już za sekundkę. Teraz mały ukłon w stronę partnerów podcastu. Naszym pierwszym partnerem jest firma Manto. Polski producent odzieży sporty, walki na co dzień. Jeżeli potrzebujecie przewietrzyć swoją szafę, Albo kupić sobie coś fajnego na e, siłownię, na, na trening e, specjalnie, Szczególnie pod brazylijski jiu Albo właśnie MMA To zajrzyjcie na mantoshop.pl e, Manto jest naprawdę rozpoznawalny, rozpoznawalną marką praktycznie na całym świecie e, Super jakość, fajne wzory Ja sobie chwalę to naprawdę bardzo e, mocno e, Teraz wchodzi, cały czas praktycznie wchodzi nowa kolekcja e, Szczególnie jeżeli macie chrapkę na tank topy Popularne żonobijki, to zajrzyjcie, bo pojawiło się tego sporo. Naprawdę fajnie to wygląda. Także Mantoshop.pl polecam serdecznie. Jeżeli potrzebujecie natomiast kupić dobre suplementy, wbijajcie na Provitax.pl. To jest sklep internetowy, który oferuje sprawdzone suple ze sprawdzonymi składami. i Taka filozofia właśnie przyświeca Provitax.pl, żeby sprzedawać tylko to, co najlepsze z polskiego rynku, z rynku z USA i z Anglii i z Europy. Także wyselekcjonowane najlepsze produkty: wszystko od supi dla sportowców, witamin, minerałów, olejków konopnych, no, czego byście sobie chyba nie wymarzyli. Tam na pewno znajdziecie z FL e, <laughs> e, i serdecznie polecam. Naprawdę fajne miejsce, żeby zakupić sobie suplementy. A jeżeli macie e, głód wiedzy e, lub chcecie się rozwinąć w temacie dietoterapii, diety, zostać trenerem personalnym, nauczyć się lepiej, prowadzić ludzi jako trener, wejdźcie na mauriczką e, tam ogromna oferta szkoleń Prowadzonych przez naprawdę fajną, fajną kadrę Mauryczką, zakładka szkolenia, zakładka terminarze. Zobaczcie, co Kuba i jego e, cała wesoła banda przygotowała dla Was. Myślę, że nie ma tematu, który, który jakbyście sobie wymyślili, to gdzieś tam w, tym, w tematyce tych szkoleń się nie przewija. Także jest to fajne miejsce, żeby rozpocząć e, swoją przygodę e, w, tych, w, tych, w tych tematach, albo po prostu poszerzyć swoją wiedzę. Także polecam Provitax Prowitex.pl, Mauriczkom, a już teraz Artur Ostaszewski. Witam wszystkich, grupa początkująca. Dzisiaj moim gościem jest Artur Ostaszewski. Nie wiem, jak cię przedstawić w sumie już teraz, bo jesteś człowiekiem renesansu? Eee, znany wcześniej jako Artur Stefanu. Teraz już jest Panem Arturem menadżerem. Eee, także, jeżeli ty jako siebie przedstawiasz w jaki sposób? Co, no, Zależy od środowiska. No tak, no branżowo, jeśli mówimy o, no to szokerem i solutions, szokka miał maist Solutions. Gadaliśmy też w sumie o autach przed sekundką, bo to jest w sumie twoja ciekawa długa droga, nie? bo ty general, generalnie właśnie z TVN Turbo. Z takich klimatów motoryzacyjnych się mocno, mocno do teraz sobie tam bawisz, tak, bo też jesteś producentem, czy udzielasz się przy Tak, siedem znaczy, lat pracuję w Turbo, obecnie produkuję programy telewizyjne dla, dla tej stacji. No, z racji profilu stacji wiele z nich jest motoryzacyjnych, chociaż nie tylko, no, zdarzały mi się programy o tematyce takiej bardziej też społecznej, sportów walki, no, różne tam zdarzały mi się programy. Natomiast no, faktycznie tak, no, na, obecnie produkuję samochód, samochód marzeń kupi zrób. Mm. To jest taki program, jeden z flagowych yy, naszej stacji. No, i na nim się na razie skupiam, jeśli chodzi o tę część mojej działalności, gdzie gdzie mówimy o działalności telewizyjnej, no to, to mm -hmm. tak, to. to i nadal z samochodami coś tam mam wspólnego. No chyba właśnie nawet więcej niż z MMA, nie? Bo teraz nie mogę sobie tak trochę rozgryźć w ogóle, na czym twoja przygoda w tym MMA polega, bo w sumie znamy się. Z... Nikodem Dyzma. No właśnie, nie, 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 nie. nie. To by było takie łatwe uproszczenie, ale no, nie wiem, ile lat się znamy, ile lat się interesujesz tym MMA. Jest tego już trochę, myślę. Wiesz co, no w tak w środowisku gdzieś tam zacząłem się wgryzać pewnie z pięć lat temu. No właśnie, tak chciałem strzelić to piąteczkę jakoś taką. Eee, takiej powiedzmy no ekipy, z którą teraz jak się wszyscy jakoś tam w miarę trzymamy, znamy mm. i lubimy, no to, to z pięć lat temu około poznałem Pawła Kowalika, no i tak poszło szybko. tak, mm -hmm. Później przez Pawła poznałem Wojka. Przez Wojka T.J., przez T.J., tam pewnie no. ciebie i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I poszło, e, zaczęliśmy jeździć razem na gale. Znaczy ja jeździłem już wcześniej gdzieś tam sobie tak. na jakieś gale, natomiast no, wspólnie, w, w, w gronie, w towarzystwie. Gdzieś tam wszyscy się polubili, skumali. z no, gdzieś powiedzmy od pięciu lat jestem no, mniej więcej widoczny w, w branży jako mm. taki, natomiast no, nie miałem jakiejś specjalnej funkcji, tak naprawdę. A, a powiedz, a ile lat istnieje logo Shockers MMA Solution? Wiesz co? Logo y, to jest ciekawa historia. Logo to jest w ogóle y, tak jak, nie wiem, no niektórzy, y, Krzysiek Gutowski na przykład, tak, zawodnik sam ma, ma swój taki znak rozpoznawczy na zdjęciach, że pokazuje faka. Y, niektórzy pokazują, wiesz, dwa palce y, na zasadzie Wiktoria, niektórzy pokazują ok, niektórzy pokazują, y, tak jak jest symbol palenia Gandhi, tak, mhm. y, czyli kciuk i mały palec. No, ja swój symbol y, gdzieś tam zapożyczony ze Stanów, bo tak naprawdę szoker jest z, z, znaną w Stanach symboliką mm -hmm. y, gdzieś tam e, takiego powiedzmy mocniejszego życia w niektórych tematach. <laughs> y, to mi się spodobało jako licealiście. Gdzieś tam sobie, ja sobie na wszystkich zdjęciach tak pokazywałem, więc jakby no, etymologia tego znaku jest dosyć długa, natomiast no, sam, jako przynależność do mojej działalności, no to no, od lutego, tak? Bo od lutego zajmuję się menadżerką. A nie miałeś wcześniej po prostu jakichś smaczków i wie, gdzieś to leżało w szufladzie schowane. A ty tylko czekałeś po prostu i zbierałeś Zobierz informacje, kretią robotę, robiłeś za plecami wszystkich, uśmiechałeś się do nas. Ale mówisz a, o menadżerce, O menadżerce, tak? a po cichutku cyk, cyk, cyk. Nie, i nagle wyskoczyłeś. Nie, wiesz, co, ja się w ogóle. Na plecach strusa. Bardzo, bardzo się cieszę, bo y, ta menadżerka to jest taka platforma, która pozwala mi robić coś aktywnie w hmm. MMA i tak jakby nie od przypadku do przypadku. Y, nie tylko towarzysko być w tej, w tej branży, tak. czy tam nie wiem, no, od czasu do czasu czymś się zajmować, czy pomagać, ale mieć coś swojego, jakiś swój, swój mały domek budować w tym MMA. I też spożytkować tak wiele jakichś, nie wiem, no, czy nawet właśnie wypracowanych sobie znajomości, czy e, jakichś, no nie wiem, schematów, w, w których się obracam. Więc się bardzo, bardzo cieszę. Nie, nie było tak, żebym jakoś specjalnie podejmiał chytry plan, nie, no, żeby no, kiedyś się. aktywować bombę pod nazwą Shocker Solutions. Mhm. Bardziej e, przypadek. No. Pamiętam, wypadła Carewowi, e, wypadł rywal e, Bilstein. Tak, Jonas Bilstein. Wiem, że baysang wiedziałem, ponieważ znam się z Bajsangurem, wiedziałem, że szuka rywala pilnie. Z, z trzeciej strony wiedziałem, że Piotrek gdzieś tam się szykuje, zgłaszał chęć powrotu i jakby no, był już tak powiedzmy na, na widelcu, tak? czekał tylko, żeby coś wziąć. No skojarzyłem te fakty, zadzwoniłem do jednego, do drugiego. Okazało mhm. się, że wszystkim jest to na rękę. No i poszło. A nie zdziwiłeś się, że Piotr jest jakby zdecydował, żebyś ty był jego menadżerem? Bo, w Wiesz, no nie masz, no wiesz, jakby siedzisz w tym środowisku, znasz się na tym, masz jakieś tam też doświadczenie, jako, nie wiem, organizator, producent, coś takiego, ale jako menadżer, menadżer, no jesteś totalnym jakby lajkonikiem, jak to się mówi, nie? No tak. Faktycznie mile mnie piątek zaskoczył, bo po walce tego samego wieczoru właściwie już powiedział, słuchaj, bardzo mi się podoba. Tam, no jakby moja praca no nie ograniczyła się tylko do yy, zadzwonienia do Góra i do Piotka i jakby złączenia ich tak, dwóch. Podanie to, dwóch kwot. Tak, i... I... Natomiast no, gdzieś tam i negocjacje finansowe były, tak, i, mhm. i jakieś tam jeszcze inne y, negocjacje Kaczłejtu, bo to było dość istotne też, tak, bo no, walka była brana tydzień przed, y, przed, mhm. przed, y, przed walką. No więc mm, spodobało się Piotkowi chyba, no przynajmniej tak powiedział, tak, że spodobało mu się jak to wszystko się rozegrało, spodobało mu się to jak tam później jeszcze pracowaliśmy z mediami po walce, przed walką, jakieś pancery, inne rzeczy, mhm. tak. i no zaproponował mi, powiedział, że, że chciałby, żebyśmy na stałe spróbowali popracować. I co? Ja byłem mile zaskoczony ale wziąłem od razu, mówię, super. Mhm. Super, okazja, mam logo, koszulki, yy, to się wszystko dobrze składa, tak? Nie, nie, no właśnie i wiesz co, yy, przyszedłem taką małą euforię, no bo no. właśnie miałem... Bo tam... też, sorry, przerwa, ale no Piotrek Strus to jest w, no, mocne nazwisko, jak na pierwszą osobę, którą się, to no nie jest, wiesz, pan Ziutek z Kartus, gdzieś tam, któryś po prostu, ej, może im pomożesz, tylko to jest Piotrek Strus, osoba znana. Tak. Znaczy, no, my z Piotkiem tam Ja tak naprawdę odrobinkę gdzieś tam, już w jego tym świecie, jakby backstageu, Piotka, odrobinkę gdzieś tam byłem, coś tam, jak jeszcze walczył w KSW, próbowałem mu pomagać, gdzieś tam jakiegoś sponsora mu kiedyś znalazłem i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale to było na zasadzie koleżeńskiej, bo myśmy w ogóle chodzili razem do klasy z Piotkiem, tak, w liceum. A, no Więc proszę. Jakby znamy się wiele, wiele lat i, tak... i gdzieś tam no, po prostu zawsze byliśmy kolegami. Natomiast co, coś zapytałeś, Aleku, czy upadł? Czy, mi no wiesz, czy nie zdziwiłeś się, czy wiesz, że. że Piotr. Nie. Yy... Mówiłem, że to jest mocne nazwisko na sam początek. A, tak. No tak. faktycznie też e, cieszę się w ogóle, bo Piotek nie że jest mocnym nazwiskiem, co gdzieś tam no, dla mnie jest jakoś e, wiesz, budujące, że, mm -hmm. że nie muszę no zaczynać od wiesz, zawodników 0-0, których prowadzić gdzieś tam, to też bywa męczące. Po drugie są to inne progi finansowe, to też nie ukrywajmy, bo mm -hmm. no, ja no tak. gdzieś tam robię to z pasji naprawdę e, bardzo chętnie i, i nigdy nie narzekam na wymiaru na, na pracy, znaczy na, na to, że jest dużo tej pracy, natomiast. No, też nie robię tego za darmo. Tak? Więc yy, na, na normalnej zasadzie rynkowej działam sobie tak jak inni menadżerowie. Znaczy może nie jak wszyscy, no, natomiast no, gdzieś tam w, w rozsądnych granicach. Yy. Druga sprawa, że Piotr jest bardzo wdzięczny we współpracy z zawodnikiem, bo no, jest gościem, jak sam wiesz, mega inteligentnym, poukładanym. No, jednym z najmniejszych ludzi w tym kraju. Najmniejszych, ale też, też myślę, że jest y, po prostu mega y, ogarniętym gościem, tak? tak. No, u zawodników bywa różnie, a akurat Piotrek no, jest takim przykładem zawodnika, który wiesz, no. On, on tyle rzeczy, które sam ogarnia, wpada na jakieś pomysły. wiesz, no, nie muszę mu mówić, że tam jak gdzieś idziesz, to zrób sobie zdjęcie, sam wymyśla, że ekspozycja logotypu sponsora, żeby lepiej była tak, lepiej tak. Hmm. No jest takim trochę, wiesz. A to no, to yy... pan ci nawet, yy, jakby nie obrażając Piotrka, ale za, na zawodnika, który nigdy nie był w topie yy, żadnych rankingów w tym kraju, no to 3, on top 5, no to już jakieś. No, w sensie, no, no, no dobra, ale nigdy nie był takim gościem, wiesz, który, no nie wiem, był jakby tą, z tą, jakby no prezydentem do tytułu, na przykład, tak. A to jak właśnie zawsze potrafił się ogarnąć i medialnie, i w ogóle nie wiem, być jakby obecnym, tak? Czy jako komentator, czy prowadził MMA Mistrza, czy jakby zawsze? Mamy mam. to jeszcze nie prowadził, mam nadzieję, że nie będzie. Sorry. ukłony dla Dominika. Ale gdzieś tam zawsze właśnie jakby był obecny, tak? Zawsze potrafił sobie gdzieś tam sobie to gniazdko uwić. No i to faktycznie, tak jak mówisz, no, znając go osobiście, no jest to naprawdę mega inteligentny koleś. Zresztą MMA to też, był też to nie była jego główna robota, tak? on też pracuje po prostu jako. No, prowadzi na, swoją działalność. Prowadzi tak. swoją działalność, także no, no, faktycznie to jego ogarnięcie to jest no, warto to podkreślić, nie? bo to też jest często problem wśród zawodników w ogóle. Że oni po prostu wpadają w pułapkę MMA, że tak powiem, treningów. No i są wiecznie nieszczęśliwi, bo to, no to nie przynosi wielkich dochodów na dopiero jakiegoś tam momentu, powiedzmy sobie. Nie? No tak, no tutaj zdecydowanie Piotrek ma jakąś tą, powiedzmy, długą nogę, na której może sobie swobodnie stanąć, tak, gdyby twu, twu, pukać, no to <grym> nie wyszła mu ta kariera jakoś, nie hmm. wiem, kontuzja czy cokolwiek, no to no jakieś tam zabezpieczenie. Odobinę finansowego zabezpieczenia posiada w postaci po prostu firmy informatycznej, mm. która tak. wykonuje różne tam jakieś zlecenia. Szczerze mówiąc, to nawet do końca nie wiem, czy no, to wiem, bardziej że... są strony, tak. czy bardziej jakieś, nie wiem, sklepy internetowe, nie? czy jakieś grafiki, to tego już nie wiem, bo mm -hmm. na szczęście tym się nie muszę zajmować nie. Yy, Dobra, ale jak zaczęłeś w ogóle, wiesz, kombinowanie z tą menedżerką, Bo to jest taki też zawsze śliski moment. No? Eee... Przestajesz być fajnym gościem dla wszystkich, musisz dbać o swoje biznesy. Trochę tak, nie? trochę tak, że nagle z gościa, który sobie występuje w Szklanej szczęce i z Wesołym Arturem Stefanu eee... no, stajesz się stroną, nie? stroną tego wszystkiego, i teraz wszystko, co o tym będziesz mówił, będzie jakby przepuszczane przez filtr. To już nie jest zwykły sobie ziomek, to jest menażer. Tak? to jest menadżer, który potencjalnie będzie, nie wiem, zestawiał swoich rywali, swoich zawodników z swoimi, nie wiem, z innymi za zawodnikami, i teraz wszystko, co powie, może być brane przez ten filtr. No to był problem Pawał Kowalika, na przykład, tak? Który musiał odejść z MMA w ogóle odejść od całej dziennikarki właśnie, bo to był ten problem, on już wtedy jeszcze bardziej był matchmakerem. Yy, I to był główny problem. No Wojek też musiał się rozstać i, i z redakcją ze względu na, na faktyczne wejście w, w KSW, nie? I czy ty też nie czujesz, że gdzieś tam powiedzmy sobie. To w środowisku odbija się takim, wiesz, no, teraz z Ardurem musimy rozmawiać trochę inaczej. Wiesz co, no, na szczęście jeszcze tego nie poczułem, tak naprawdę, na swojej skórze, żeby ktoś zmienił stosunek czy inaczej się do mnie znaczy, odzywał. No, czy, nie wiesz, na grę no. będą wychodzić z sali, jak ty wchodzisz, nie? ale w sensie, że jest. Yy, no tak, no, jest na innego. pewno ja mam też z tyłu głowy, że każda rozmowa no, gdzieś tam yy, na temat mojego zawodnika no, filtruje te informacje, mm. tak? No, po prostu to, co kiedyś mógłbym powiedzieć swobodnie, czy w formie żartu, czy gdzieś tam komuś nawet, w, wiesz, w takiej koleżeńskiej rozmowie, jako tam, powiedzmy. Jakiś, jakąś ciekawostkę, no to teraz sobie w głowie na przykład muszę filtrować, tak, czy to, czy informacja taka, czy inna o moim zawodniku, jak może być odebrana, czy mówię, do kogo to mówię, kim jest ta osoba, tak. I nawet kiedy powiedziałem, że to tak nie jest z to powiedziałaś no, przecież to pięć, od razu. <laughs> Także to właśnie no są tak. takie rzeczy, nie? No tak, faktycznie, no... no. Staram się dbać o, o to, żeby, żeby odpowiedni był odbiór wizerunkowy, no. bo też y, to nie jest tak, no, są menadżerowie niektórzy, którzy na przykład zajmują się tylko stroną sportową, czyli tam nie wiem, opieką nad y, zestawieniami, współpracami z organizacjami. Ja też się zajmuję trochę wizerunkiem, trochę mhm. też sponsorami, tak? tak taką, taką trochę szerszą prowadzę y, tą działalność, bo też mam wrażenie, że gdzieś tam w miarę dobrze się w tym odnajduję, więc no jeżeli mam ten czas y, samo i i energię, żeby to robić, to, 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 to zawsze z tego jakieś dobre rzeczy, mam nadzieję, wyjdą. No. A jak jest w ogóle, wiesz, z Twojej perspektywy z tymi właśnie sponsorami, bo to no, główna bolączka polskiej sceny no, ja a właśnie tak. są Ci sponsorzy. Aktualnie nie posiadam żadnego zawodnika uh -huh. współpracującego z ksw a pierwsze pytanie u każdego sponsora. No może nie każdego, ale 95% sponsorów mówię tymi poza branżą, mm. tak? Czyli nie Pitbull, nie Manto. Tak, tak. No bo tam, tych to ta... złapać tak. jest łatwo. Tak. Tak Ci to sobie. wiedzą jakby kto gdzie walczy, nie trzeba tłumaczyć. No ale faktycznie takie firmy zupełnie oderwane od rzeczywistości MMA na co dzień. No, mają jedno pytanie. Dlaczego nie KSW? Jak, mm. KSW, 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 KSW. Więc no, faktycznie. Nie dziwię się zresztą. No, oczywiście, no, jest to platforma największa promocyjna w tym kraju, Machina, i jedyna, która jest o kojarzona przez wszystkich, tak? I mm. Czy zapytasz moją mamę, czy zapytasz, no babcie to może nie, ale mam, czy jak zapytasz mamę moją, nie wiem, siostrę, każdy KSW kojarzy, tak? I, I każdy to wie, mniej więcej, tak, wie, że jest Mamet, wie, że jest Pudzian. Tak, ktoś tak. tam ktoś no, tam, teraz już wie nawet że jest Różal, bo, bo stał się bardzo popularny tak. mm, no i mm, z tym jest trochę faktycznie kłopotów ale no, cieszę się że udaje nam się znaleźć firmy które chcą zaufać czy właśnie Piotkowi ostatnio tak mhm. Digel Polska, mega duża firma, tak, 100 milionów euro yy, obrotu rocznego, no to jest, wiesz, jakiś... Kosmos. Tylko że jak zajrzeć ci w kieszeni, czy to jest po prostu wszystko, mówimy o pieniądzach, czy mówimy o wiesz, przysłowiowych oponach umirka, nie, że wiesz, yy, oczywiście, bo, bo generalnie z tego co ja wiem, nie no nie ma problemu dostać drzywki, nie ma problemu dostać ciuchy, nie ma problemu dostać wszystko, ale hajs do łapy, co jest najważniejsze. No to, jest, no to jest główny problem, tak. No wiesz co, no udaje się tak zrobić, że faktycznie są jakieś tam usługi też barterowe, bo na przykład chociażby od firmy Digel Piotr dostaje, wiesz, marynarki, garnitury, bieliznę, tak, a to są naprawdę jakościowe, fajne rzeczy, tak, to nie są rzeczy, wiesz, tam nie ujmujące, ale gdzieś tam z lidla spółki, no tylko to są po prostu naprawdę mhm. jakościowe rzeczy, tak, I, e, więc to też dostaje, natomiast współpraca jest roz, jakoś tam rozplanowana na dużo dłużej i wiesz, jakieś kwestie finansowe też, też, się, są, pojawiają. też się pojawiają, natomiast e, no też tak mhm. samo e, chociażby fajnie się otworzyła na nas firma Autowimar, tak, e, mhm. salony sprzedaży, wiesz, samochodów Skoda, Audi, Volkswagen i... I tutaj też upatrujemy wiesz, dużego partnera, gdzieś patrzymy mocno w przyszłość i, i nie chcemy tutaj kończyć jednorazowo na tej walce. No, myślimy o tym, to też jest moje takie trochę podejście, żeby nie robić na hura rasa dużo, tylko spokojnie. Niech ci nasi partnerzy nas poznają, niech się w nas rozsmakują, niech zobaczą jak fajną platformą jesteśmy dla nich i jak wdzięczną wizerunkowo sytuacją. Sami będą chcieli więcej. O, już to Opiatkowi też obiecałem. Tak, że to jest mhm. tak, że spokojnie. Jeżeli zrealizujemy nasz plan z cierpliwością, to sami przyjdą zapukając słuchajcie, chcemy wejść mocniej. Jak duże doświadczenie wiesz właśnie z koncernu medialnego, jakim jest TFUN, przekładasz na tą menedżerkę? Wiesz, bo co, też mam... chyba mam, mam takie m, m, przez to, że też to siedzę w mediach, może do tej innej strony e, niż ty, bo ty tak bardziej od produkcji, a bardziej od takiej dziennikarskiej kwestii, że. Y, Mam takie, taką, takie poczucie, że menedżerowie w tym kraju, a nie ma ich dużo, nie strzeżemy się, to jest parę osób, zupełnie nie czują tego klimatu, właśnie wiesz, od, od tej właśnie od kuchni. Nie? Tak jak to dobrze powiedziałeś, że jakby rozsmakowanie partnera w sobie to jest. Yy, może brzmi tak pretensjonalnie nawet trochę, ale coś w tym jest, nie? Coś w tym jest. Ja, jak dużo się, takie doświadczenie właśnie... Wiesz co, no nie ukrywam, że chyba mi to pomaga, nie wiem, bo wydaje mi się, że czuję to jakoś tam... Dla mnie to naturalne jest, tak? Natomiast podejrzewam, że po prostu jakieś tam obycie, tak? Z negocjacjami, z ustaleniami, z pracą na budżetach, wiesz, z hmm. pracą wizerunkową, z Przemyśleniem każdego słowa, no bo w telewizji trochę tak się pracuje, tak? Że tam tak. każde półzdania, każde zajęknięcie no, o czymś może świadczyć, jakoś może być odebrane. no Mam wrażenie, że mi to pomaga faktycznie. No, i mam jakoś tam, tak mi się wydaje, swobodę wiesz Rozmowy z ludźmi na argumenty. Oczywiście, jak ktoś jest zacietrzewiony i wiesz, nie bo nie, i ten, no to nie no, pogadasz. No, oczywiście. Po to, nie wiem, kim był, Ale tak. jeżeli ktoś ma otwartą głowę i rozmawiamy na argumenty, no to, to myślę, że czuję się tam w miarę mocno w takiej rozmowie. Jeżeli oczywiście no, ma, mogę przedstawić portfolio któregokolwiek z trzech moich zawodników, bo, bo każdy naprawdę reprezentuje wysoką wartość e, i sportową, i, i, i jakby właśnie platformy możliwości ekspozycji, wiesz, mm -hmm. naszych partnerów. Bo wolę w ogóle słowo partnerzy niż sponsorzy. Mhm. No tak. Są, są duże, także super. Nie? Wszyscy, cała trójka myślę, że będzie nam się ekstra współpracowało. Ja też sobie myślę, że wśród. Tak mi się wydaje, możesz mnie poprawić, ale że wśród polskich zawodników, czy w ogóle, no, wśród polskich fighterów, jeżeli chodzi o, o, o MMA, jest ogromny kompleks rozmawiania o pieniądzach dużych. Że po, jakby po, mówienie o, o sobie, o swojej wartości w kwotach większych niż tysiąc złotych, to jest strasznie krępujące. Że jak można, że można nie wiem mówić o swoim wizerunku, że ja jestem wart czegoś na przykład więcej. Nie? Że każdy ma taką tendencję, że ok, dajcie mi chociaż trochę, a żeby było, żeby trochę było, tego widzimy, banery zasypane po prostu mikro logo, logosami, wiesz, wszystkiego, co się da, żeby uciłać właśnie tutaj po, po kawałeczku ciasteczka, cyk, 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 żeby coś tam było, a nikt nie no, jest, wiesz. Wiesz, trochę też wynika z tego, że dużo łatwiej jest od jakiejś firmy Poprosić o 1000 złotych niż o 17 tysięcy, tak? Więc łatwiej zabrać 17 firm po 1000 złotych niż jedną za 17 tysięcy. Mm -hmm. Natomiast fakt, dla mnie, ta, jakby z mojej perspektywy, faktycznie spójność wizerunkowa jest dużo więcej warta, jeżeli ten wizerunek jest spójny, jednoznaczny, czyli. Lepiej dla tego partnera mieć być jedynym partnerem za 17 niż jednym z 17 za 1000. Tak jest. Natomiast y, no, realia są takie, jakie są. No, y, poza właśnie jakimiś tam czołowymi twarzami KSW no, nie jest łatwo od sponsorów. No, mm. Jeżeli y, ktoś chce dać 2000, to trzeba go uszanować i trzeba znaleźć mu takie miejsce i platformę właśnie, na której można go za te 2000 eksponować, bo no niestety. Pod... To nie jest Mariusz Płodzianowski, tak? Jasne. Który nie, nie... może mieć jeden wielki kozbut na plecach. I nic no dobra, więcej. ale nie mówmy o Mariuszu Płodzianowskim, bo to Mariusz z jest planetą, osobną planetą. Nie? To w ogóle wiesz. No, nie ma w ogóle. Jak będziemy prowadzywać innych zawodników do Mamedy i do Pudziana, to nigdzie nie dojdziemy, mam wrażenie. Nie? Tylko moją też taką, nie wiem, opinią jest, że często wydaje mi się, że jakby. Hmm, Brak tej odwagi w wymaganiu, nie wiem, większej pieniędzy jest też to brak wyobraźni, bo każdy myśli, że to, co ja mogę dać na przykład, to jest właśnie logo na koszulce, logo na banerze, no i przecież to jest, co. Ja, no, jak ja bym coś takiego usłyszał, to bym powiedział, sorry, ale mam to w dupie. Jakby to, co na przykład robi, nie wiem, na moim przykładem jest teraz Borys, tak? To jak on, nie wiem, gada o swoich sponsorach, robi tonę filmików, tonę jakich rzeczy. Okej, okay, to się może komuś nie podobać no To jest właśnie tworzenie tych platform, tak, gdzie jest. można eksponować to jest właśnie... swoich partnerów. Dokładnie, to jest jakby ta, ta, ta kreatywność, gdzie pokazujesz, gdzie można pokazać człowiekowi, że okej, okay, może nie wystąpię, nie wiem, na, nie wiem, na jakiejś super gali, ale zrobię filmik, który obejrzy pół miliona ludzi. Nie? I, I to jest dla mnie taka rzecz, którą właśnie to gdzieś się trochę zmienia, nie? Mam wrażenie, że ten, że Polski tam ma dojrzało w końcu do tego, że zrobienie sobie zdjęcia z, kurde z, ze sponsorem to nie jest wstyd i siara, tylko to jest coś oczywiste, aczkolwiek no, mam też wrażenie, że wpadamy w pułapkę, że to jest tylko to, co robimy, no przecież, no przecież zrobiłem zdjęcie, jak, nie wiem, stoję z, z moim odżywką na przykład, nie? No tak, no to jest, wiesz, też dojrzałość odbiorcy mm. właśnie mocno, więc nie wystarczy, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach tylko zrobić sobie fotkę, nie wiem, tam dostałem odżywkę, to zrobię sobie fotkę z odżywką w ręku. Tak. Fajnie jest tak eksponować y, tych partnerów, żeby to było naturalne, tak? Czyli jeżeli Przykład znów, Piotr, tak? No, najbliższy jakby teraz no tak. z racji tego, że jutro walczy, no, najbliższy mi zawodnik, yy, pierwszy przychodzący do głowy. No tak, yy, mamy partnera, yy, kodę y, Autowimar Salony, tak. Mm -hmm. Okej, okay, no to kurczę, yy, pierwsze mi się nasunęło do głowy, tak? Zadzwoniłem do pani yy, Magdaleny, która nas yy, jakby obsługuje od strony Autowimar. Mm -hmm. Jest osobą kontaktową dla nas. No i mówię, Panie Magdo, wpadłem na taki pomysł, no już na tą galę trzeba pojechać, tak? To mm. może dacie obrędowaną w swój, tak. e, w swój salon Skodę, my nią pojedziemy, zrobimy sobie jakiś filmik z, tego, z tej podróży, mm. zrobimy sobie jakieś zdjęcie na stacji, jak będziemy tankować czy coś, tak? No dla nas jest jakaś tam kolejna właśnie naturalna platforma, no bo wiesz, to jest, ten okres przed walką to jest okres wzmożonej obserwacji, wiesz, ludzie tak. śledzą, szukają tych zawodników, patrzą kto jest kim, yy, wiesz, jakoś tam się bardziej interesują, skupiają, odwiedzają te profile, no i, i faktycznie, tak, i, i wiesz, mhm. i, i pani właśnie z autowi mówi, kurczę, super pomysł, fajnie, nie? Mhm. Oczywiście, jak najbardziej. No jakby zawsze, no myślę, że ta kreatywność, ten, ten pomysł to jest coś, co czego trochę jeszcze brakuje, Ufa, że to się zmieni, bo to się zmienia, tak? Karykaturalnym przykładem tego wszystkiego oczywiście jest pani Mirek i jego reklamy słonki Brze z brześcia, aczkolwiek. Czy mogę odpowiedzieć Pomidor? Yy, wiesz, bo ja też mi się wydaje, że to często już wychodzi. No, mi trochę już znudziło, ale no kurde, każdy ten głupi filmik przelatuje przez internet jak huragan, Kurczę, słuchaj, tak? Yy, z tego, co patrzyłem. To co by nie mówić, bójka Trypsona, czy tam ta bańka. tak, to walnoła milion na YouTubie. To akurat nie jest najsłutniejsze, bo to są z gorszych filmików, akurat nie, jakie oni tam wypuścili, to aczkolwiek. Yy... Natomiast ma prosty przekaz, no oni no tam jadą prosty. grubo, tak, tak. No tak. I, I to się mało latom podoba. No, no. i więc... mamy milion wyświetleń, nie? Mamy milion wyświetleń. To by była ustawka zrobiona celowo. Wyszło, nie wyszło. Yy, filmiki, nie wiem, jak tego krzania tej Słomki, no. K czy jest ktokolwiek w Polsce, kto się od mocniej interesuje polskim MMA, nie wie o słońce z wrześcia? To prawda. Natomiast no kurde. należy sobie jeszcze odpowiedzieć zawsze na pytanie, czy trochę nie jest tak, że ja to mówię, stało się do... to karykaturą samego no siebie. ja tak, tak zacząłem, że do, mówię, że to jest karykaturalne, tak, Od tego zacząłem, oczywiście. No ale jest to ten cepeljadowy styl Mirka, tak? No, on taki jest, po prostu i taki tak. Te gale, no i teraz tak to wszystko robi. należy sobie nie? odpowiedzieć na pytanie, czy. Yy, idąc w sklepie, widząc paczkę słomki yy, z Brześcia, no. przez to, że właśnie jest taka współpraca i w ten sposób ona wygląda, czy ty ją bierzesz, czy po prostu się uśmiechasz i myślisz sobie, ohoho, śmiesz się. Może ja nie, może ja nie, bo ja no to, ja też wiesz, no tak, no tylko, że Arty, my jesteśmy akurat wiesz, no yy, siedzimy trochę w tym całym światku trochę głębiej niż przeciętny widz MMA, tak? On pewnie to weźmie dla jaj, dla, nie wiem, to jakby, my żyjemy w małym bąblu, nie? Bąblu, ludzi z którymi za kulisowo rozmawiamy, znacznie głębiej o tym myślę niż, niż przeciętny po prostu, prostu widz, tak? I, kurczę, no połowa zawodników MMA wrzuca słonkę Brześcia na Facebooka dla jaj, że o wspieram coś tam, o co Kornik widziałem, wrzucał, nie? No gdzieś to tam działa, tak? A jak okay. Kornik wrzuca to, co promował Mirek, a Kornik jest jedną z głównych gwiazd KSW teraz, no there you go, nie? Gdzieś to tam się wężykiem wije, No faktycznie, no na pewno branża Słomkę zna i no, no właśnie, no jakby jest to może forma yy, dziwna, no ale kurde Mirek wymyślił, już od filmików z Toma z jakichś rzeczy, wymyślił swoje wesołe MMA, jak on to nazywa i gdzieś to... Trybi, nie? Gdzieś to trybi, naprawdę. No, jak przychodzę na trening, to po każdym filmiku Mirka jest o tym dyskusja. Nie? Musi, wszyscy muszą ono przegadać, jakby się wydarzyło, naprawdę jakiś wiesz, przynajmniej kurde premiera na Oscarach, nie? Także no. To jak zawsze poniedziałkowy trening po KSW, też wszyscy <grymne> <zawsze> <grymne> rozmawiają <grymne> o walkach. <nie? grymne> Dokładnie. W ogóle możemy poradzić o KSW, bo ja jeszcze nie miałem okazji chyba dać się podzielić swoimi refleksjami. Ty byłeś na Narodowym? Byłeś. Tak, byłem na Narodowym. I jakie Twoje wrażenia, Artek? Wiesz co, no, piękne wydarzenie od strony takiej eventowej. No to no. wspaniale. tam Był taki moment, jak zgasły światło, poproszono o odpalenie fleszy. Tak. Kurczę, faktycznie to mega prosty pomysł, a zrobił takie wrażenie. Ja z, aż stanąłem i nagrałem filmik, wiesz, no, no, wszyscy, tak. jak wszyscy. tak. Natomiast y, wyglądało to wspaniale. No sportowo, wiesz, dużo. ja mogę ci to... przeprosić, nie miałeś takiego wrażenia, bo to było moje wrażenie, będąc w że tam byłem na samym środku. Ja miałem wrażenie, że tam twora ucieka czasami, nie? Że tam były, były momenty, tak. Wyścig Jurasa, zrobienie tych, tych świeczek, no, czy, czy wodecki, na serio. Myślę, że to są inne. Z... Najbardziej niesamowitych momentów w moim jakby, życiu, jakby, jeżeli chodzi o MMA. Naprawdę, no, efekt był fenomenalny, ale samy klimat wokół walk, na przykład tego wszystkiego, mi tam uciekała tą zaraz. To była taka wielka przestrzeń, to że na przykład y, ja, ja to nie, nawet nie czułem tego w środku, że tam w ogóle są ludzie. Jak tak jest, jak w hali jak jest, jest to po prostu. Jak jest mecz, Polska, tam nie wiem, Francja, no to wiadomo, że ten stadion krzyczy, wszyscy krzyczą Polska, mamy tak. wspólnego, tam wspólny cel i wspólnego jakby, no powiedzmy zawodnika, tak, któremu tak, kierujemy. Tak, tak. Tutaj to się trochę rozmyło, tak, przyszło, Znikało nie wiem, 500 to, nie? osób na tego, 200 na tego, 700 na tego. Przyszło wiele osób, które przyszły po prostu na wydarzenie, nie znają hmm. zawodników, nie wiedząc po co tam przyszli, przyszli na piwo i na show. Tak. Dowiedziałem się chyba od Wojka, nie pamiętam. Że yy, najtańsze bilety chyba po 25 zł na, 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 na ten, a dowiedziałem na stadion, a dowiedziałem się od Wojka, że 20 zł kosztuje bilet wstępu turystyczny na stadion narodowy. Czyli, że po prostu wchodzisz, tak, kupujesz bilet po to, żeby wejść tam i nie wejść na płytę czy coś, tak. tylko wejść tam na te trybuny, pochodzić sobie po Tak po prostu. No więc, jeżeli ktoś mógł dorzucić piątkę i zobaczyć walki, show i tak dalej, no to nie dziwię się, że przyszedł. Bo mm. też bym wolał zamiast na suchy stadion i pochodzić, pokopać w mur, to też bym wolał przyjść na KSW. Więc mam wrażenie, że dużo takich osób było, które nie wiedziały, wiesz, co się dzieje do końca, komu kibicować, co tam się w tej klatce wydarzyło. No knockout, jak jest knockout, taki jak Róża zrobił, to jest bardzo czytelne. Wiesz, i, tak. i to lubi każdy, wiesz, i, i dlatego też ludzie wiwatowali. Natomiast, jak, jak jest jakieś, wiesz, jakaś akcja, jak zrobił Michał Andryszak, no to już pewnie połowa jej nie zrozumiała. Na to, co no, dokładnie. Coś tam się skręcili, zwinęli, nagle no. jeden, ten, przerwali o co chodzi. Nie? Mm. nie, bo o takim sportowym aspekcie też już pogadamy, ale właśnie yy, myślisz, że oni wrócą jeszcze na stadion? Ja bym, myślę, że to... myślę, że będą próbowali. Yy, myślę, że będą próbowali wrócić, ale to na pewno nie, nie, nie w ciągu roku, czy ten. Mhm. Myślę, że dwa, trzy lata muszą minąć. Musi przyjść jakieś duże wydarzenie, czy duży zawodnik, czy jakiś nie wiem super freak fight, no nie wiem coś, co przyciągnie ludzi. No faktycznie teraz chyba KSW wyłożyło wszystko, co miało na ten stadion mhm. i, i chyba nie dało się więcej, jeśli chodzi o o zestawienia zrobić, żeby było głośniej. No nie wiem, można było mm -hmm. Tusk kontra Kaczyński zrobić, ale... To by się sprzedało, tak. myślę. Stawiam na Donalda, nie ukrywam. Tak. No, <laughs> Twoich chyba ziomek, że tak powiem, z... za Miedzy, bo on z Sopotu, jest ja okay. y, Ale, no i w, na pewno, nie chcę, żeby to zaczniało, że jakoś tu jadę po, po tym wydarzeniu, bo ono na pewno było no, na swój sposób, nie, no nie fenomenalne. Nawet, pan, nawet miałem taki moment, że poklepałem Martina po plecach, powiedziałem, naprawdę gratuluję. Naprawdę gratuluję, bo to było. Kurde, no gdzieś tam w trakcie, w połowie tej gali. Były takie momenty, że naprawdę jak to rzadko bywa, bo człowiek już na tych galach tylu był, że generalnie nie rusza mnie to, czy jestem tam na UFC, na czymś tak, Ale no tu... też się często z tym spotykam, że jestem już na tylu galach, że yy, tak naprawdę no Mało... nie wiem, co musiałoby się Dokładnie. stać, żeby tam żebym zrobił wow. <laughs> Dokładnie. Nie? A tutaj było tak, że pamiętam się, że wstrzymuję oddech, że jest po prostu tak. wow, o kurde, nie? Jestem, jestem tutaj, nie? To, to się właśnie dzieje. Także to było niezłe, aczkolwiek no. I że chociaż samą atmosferę spodziewałem się zupełnie czegoś zupełnie czegoś innego. Mnie na przykład zaskoczyło, ja pisałem o tym na swoim Twitterze, że... Mm, tak odebrałem to, ponieważ mo, tam, gdzie ja siedziałem na płycie, było dosyć blisko do tego wyjścia zawodników i miejsca prezentacji mm -hmm. zawodników. I y, z mojej perspektywy było tak, że największe owacje przy prezentacji dostał Różal. No tak. No I no to i mnie i, bardzo i, zaskoczyło. I na drugie miejsce. Trzecie Juras i czwarta dopiero Mamet. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo byłem przekonany, że Pudzian i Mamet to będą w ogóle deklasacja wobec innych zawodników. A tutaj Różal zrobił deklasację wobec innych. Dopiero drugie miejsce Pudzian, wiesz? Hmm. Oj, przepraszam, o. uderzyłem w to się Doświadczenie medialne, widzę od razu. Tak. Szybkie ręce. <laughs> yy, wiesz, co? O, tu jakoś tak nie jestem szczególnie jestem zdziwiony. Aczkolwiek, no ja tak z mojej perspektywy najgłośniej przywitany był Jurek, właśnie. Nie? Jurek i Różal to takie dwie osoby. Fenomen Różala jest y, po prostu. No idzie jak burza teraz. No to, to napady wymaga jakiejś pracy naukowej, chyba, bo na gościa, który. no Fakt, że on tak może mówić, że mu tam nie zależy na niczym, aczkolwiek produkuje tyle filmików, co po prostu y, to za pomocą alfa. Nie ma dnia, żeby chyba nie wychodził jakiś materiał od niego. Także to jest takie wszystko, jak mi to nie zależy, aczkolwiek nagram o tym 10 filmików nie, i wywiady po godzinie. Mam moje też wrażenie jest takie, że trochę już za dużo się tego różala stało, mi się że nie chce to oglądać, ale gdzieś no, tam to trybi, tak? To trybi to działa. No faktycznie jest takie ssanie teraz po tak, prostu na, tak, na różala, na, na informacje z nim związane, na jakieś jego nie wiem, spożytkowanie. Mam wrażenie, że gdyby tam faktycznie, no nie wiem, czy jest ktoś u niego w sztabie, kto odpowiada za taką powiedzmy medialną współpracę, jakieś kapitalizację rzeczy związanych z popularnością. Wątpię. Może, może nie być takiej osoby, natomiast jeśli byłby tam ktoś, to faktycznie teraz jest taki moment, w którym może się wykazać i spieniężyć to, na co pracował Różal przez, przez lata. Ale nie ukrywajmy też, jego wizerunek troszkę się zmienił. Myślę, że sam Marcin się troszkę zmienił. Troszkę mhm. się otworzył na ludzi. Kiedyś był bardziej takim zero człowiekiem. Nadal ma swoje poglądy, umie je bronić, ale ja sam kiedyś tam parę razy podejmowałem z nim jakąś polemikę, taką światopoglądową i po prostu... 嗯。Um mimo, że żaden z nas nie przyznał mu racji, no to była fajna, merytoryczna rozmowa, nie? Mhm. I, i, I to jest fajne, no. Myślę, że, że, że kiedyś tak odbierałem Marcina, może też go tak nie znałem, no nie wiem, ale że, że raczej jest taką osobą, wiesz, na zasadzie no jak tam, nie wiem, się ze mną nie zgadzasz, to, to spadaj, tak? I, i ten, a, a okazało mówić. się, że... Tak, no nie chciałem używać <laughs> mocniejszych ale okazało się, że, że ostatnimi czasy, tam jakiś czas temu się poznaliśmy i tam trochę u niego też trenowałem i no, i kurczę, naprawdę mega, mega fajnych, dużo dyskusji można podjąć. Hmm. Nawet do w kącik filozofa, teraz, także tak. już, się, już się w ogóle dzieje. No i tak. super, i właśnie to są takie rzeczy, mam nadzieję, że dostaje słuszne pieniądze za ten kącik i, i, i w końcu może pieniężyć swoją popularność. Mam takie, taką nadzieję, bo wchodząc do MMA, nie wiem, czy to było już tyle lat temu, ostatnio sobie nawet odświeżyłem. Pierwszy wywiad jaki kiedykolwiek widziałem z Różarem, to było jeszcze. Ja chyba w, ring, w ringu w pompiłem się. Nie, to była klatka i tam taki, jak się nazywał ten koleś, Oskar jakiś nagrywał takie dla Gazety. Ja wiem, L. a faktycznie to ja też tak pamiętam. No, there you go. Tak, 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 tak. tak. I tak to tak, były tak. te pierwsze momenty, kiedy oni w... siedzieli w takim ceglanym pomieszczeniu, w, ceglanym w ceglanym <laughs> tak, takiej piwnicy, tak. tak, tak. Pamiętam to. No, i tam generalnie. Ten doś nie był zbyt. Nie, i to nie, to była ten... krótka kariera. Aczkolwiek, aczkolwiek, no, gdzieś tam właśnie o Różala, na przykład, pieszo, chyba piesza sam usłyszałem taki wywiad dłuższy niż tam wypowiedzi po walce, na przykład, tak. I, i tam właśnie mówił, że wiesz, że. o, o finansowych aspektach, nie? Jak to jest sposób, brak, brak szacunku w keyboxingu i w tych innych sportach uderzanych. I mam nadzieję, że po to wszystko, czego on. czego, o co, jakby. Co, czego chciał, co chciał osiągnąć idąc z MMA czyli przede wszystkim szacunek, to myślę, że dostał naprawdę to nawet z górką, bo, bo no, jego popularność i to ile osób nie wiem, go wspiera, i, i to jaki jest rozpoznawalny, to się mi się przełożyło. Nie sądzę, żeby zarabiał mało, tak samo też chodzi. Myślę że, myślę, że słusznie. Tak, no myślę, że słusznie. Słuchaj, no, myślę, że też bardzo pomogła w popularyzacji Różala to coraz większe zaangażowanie w ochronę praw zwierząt, bo to jest temat taki wdzięczny, który chwyta za serce, wiesz, i chłopaków, i dziewczyny, hmm. i starszych, i młodszych. I to jest temat, który też fajnie kontrastuje z jego wizerunkiem. No takim Potwora. fizycznym, tak, po prostu, no, Kiego, wiesz, tak? wytatuowana twarz, wiesz, tak. i okres na głowie yy, i tak dalej, no, słuszna, wielka postura, tak, yy, mm. wiesz, ponad 110 kilo faceta, yy, no całe też... wytatuowane ciało, no i wiesz, i jakby... I też to, ten, co mówi, nie, tak, no ludzie i to... mogą ginąć, ale chrońmy konie, na przykład, tak. Ale to wspaniale kontrastuje i tworzy taki, wiesz, unikalny mariasz, tak, właśnie takiego, wiesz, kurcze, z jednej strony super twardziela, wiesz, jakiegoś mega Mega świra, a z drugiej strony gościa, który wiesz potrafi poświęcić wiele dla zwierząt, sam mm. je adoptuje, hoduje, dopieszcza e, i, 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 i się tym zajmuje. Hasło pomagajcie pomagać. Wiesz, poszło, kurczę, tak, tak. szerokim echem dzięki różalowi. No, fantastycznie, no. ludzie lubią kontrasty, lubią jakiś ludzi, tak? No, a różal na pewno jest jakiś, no, tego mu nikt nie odbierze. Myślę sobie, że tych parę lat temu, kiedy na przykład nie wiem, na z Szemetowem, dałbym sobie głowę odciąć, że to po prostu zniknie zaraz, że tego nikt nie będzie się oglądał, że ten człowiek po prostu, nie, no, że tutaj wiesz, że za tym to, to się nie sprzeda, nie? I to, gdzie teraz jest Różi, naprawdę kurde czapki z głów, nie? Bo to wiesz, no to wszystko kosztowało go zdrowie, kosztowało go jakoś tam, wiesz, pracę. No i też, szczerze mówiąc, no, dobra robota KSW, że tak wiesz, wyłowili taką osobę i. I, to ile temu, i, to, I zainwestowali w nią też czas i wszystko. i no, Ile razy już Różala się skreślało, tak? Ile razy już po prostu po kolejnych porażkach, mówiłaś, dobra, już to już starczy, już starczy, a teraz there we go. Mamy go. Kurczę jako mistrza KSW jest wyżej w rankingach na Fight Matrix niż Damian Grabowski, nie? Co w ogóle, wiesz, jesteśmy <laughs> z jakichś chichot historii tak naprawdę, nie Pewnie sam róż, by się z tego mógł dobrze zaśmiać, nie? Także no, niesamowita w ogóle historia, jeżeli chodzi o polskie MMA. Naprawdę niesamowita historia. Koleś, który dużo osiągnął, jeżeli chodzi o kickboxing, wszedł do tego MMA trochę mówiąc, wiesz, w sensie to jest cyrk, ja jestem małpą, wiesz chcę po prostu pieniądze i to wszystko zostało właśnie przecież, tak jak mówisz, przekute w jakieś prawa zwierząt plus jego osobę, w ogóle to jak... No, cały ten taki właśnie, jakby no, postać y, różala. Naprawdę ciekawa historia, i taka dosyć unikalna. Nie wiem, czy jest, taki, jest taka druga osoba w Polsce, która, nie wiem, która mogłaby taką historię sobie napisać. Nie? Bo mamet ma swoją, później też wszedł z innego, z innego pułapu. Znaczy, fakt, że książka y, to jest moda na wydawanie książek w no. ma i w ogóle w sportach walki, ale książka Rożala mogła być faktycznie mega ciekawą książką, bo tam jeszcze przecież jest historia yy, inwalidztwa, tak? Jeżdżenia na wózku, wypadku, mm. yy, wiesz, 18 lat, yy, uraz kręgosłupa, właściwie zero szans dawanych mm. przez lekarzy, wiesz, ten charakter, zawzięcie. No to jest materiał naprawdę na wspaniałą, wiesz, książkę, no, opowieść, na, na, nawet na film może. Róż też nie była aniołkiem, wiesz, on kiedyś Kurde wiadak no, mówił, jest... że kurde, trzeba, były takie czasy, że szło się na bramki, szło się, wiesz, ubierało się kominia, i robiło się robotę, no bo nie było kasy, nie, i to w ogóle naprawdę to, jaką drogę Marcin przeszedł jest naprawdę kurde ciekawe, nie? To można naprawdę, wiesz, lubić go, nie lubić, jest na tyle, wiesz, postacią kolorową, Dosłownie I, i. No wiesz, branie walk w kickboxingu z tygodnia na tydzień z kontuzjami, i przecież tak. jakieś tam były walki, nie pamiętam, że jedna była, w, kiedyś mi to fa tak fajnie opowiadał, że tam walczył gdzieś w Czechach. Tydzień później miał walkę chyba we Wrocławiu na jakimś tam pucharze w mhm. y kickboxingu. Kick i tam chyba na tej w Czechach coś tam się mu złamała stopa czy coś, to tam jakimś gwoździem sobie wbił, żeby się zaczęło zrastać. W ogóle, wiesz, jakieś takie historie z kosmosu, rurza. nie? No, no. I to, wiesz, się wydaje dziś tam, wiesz, jakaś mm -hmm. kontuzja większa, mniejsza, a koniec, wiesz, przerwanie, yy, przerwanie treningów, odwołanie walki, coś. W ogóle to nie wchodziło w grę, tak? tam mm. mam wrażenie, że to, wiesz, trochę było tak, że jakby mu nogę urwało, to by próbował bez nogi, tak? I... Interesująca postać, podsumując, naprawdę. Taka pod... Yy... Pod każdym możliwym względem. Napada, pod każdym względem. Ale, ale no ty, kolego, masz w swoim sta w swojej sta stajni tajni. Kolejnego celebrytę, którego też się tutaj są zaku zakusy na KSW. to Oświęcimski. O świeciński. O Tak, najłatwiej zapamiętać, Oświęcim, że on nie jest ze święcimia, tylko jest no, oświecony. 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 Tak. No ale każdy o chodzi. E Przede wszystkim, jak ty się z nim poznałeś, bo to jest też ciekawe w sumie, że ty, nie wiem, znowu, Artur Kurwa znikąd, podpisuje Tomka, który jest teraz jednym z bardziej rozpoznawalnych, pewnie takich no. aktorów tego formatu, e, w swoim menedżmencie jako drugą osobę, wiesz, trzecią, tak, bo po Albercie. E, Także, jak to się w ogóle stało, że kolejna osoba ufa takiej małej, wiesz, gnidzie jak ty, a nie idzie na przykład, wiesz, no nie wiem, do kurwa, do no, Borka na przykład, tak? Jak no to czym, się dzieje? Co, yy... Czym ty ich trujesz? Co ty mi obiecujesz po prostu, nie? Złote góry. Słuchaj, no, z Tomkiem znamy się. Yy, ojej, nie byłem z nim w szkole, powiedzmy. Półtora znowu. roku mniej Aha, więcej, no poznaliśmy się w pracy yy, przy produkcji telewizyjnej. No, gdzieś tam jakoś się wiesz, zakumplowaliśmy, umawialiśmy się na jakieś tam, wiesz, kolacyjki, coś tam, coś tam. Nawet no, z dziewczynami gdzieś tam wychodziliśmy sobie, wiesz, wieczorami. E, ja dążyłem trochę mu głowę, e, o to, żeby w ogóle nie, nie, jakby nie czując jeszcze żadnej koniunktury jako menadżer. tak, Po prostu dążyłem mu głowę, weź tam, może być coś spróbował z tymi sportami walki, wiesz, może ten, teraz sama ma po pierwsze, że no, nie ukrywajmy, można na tym jakoś tam solidnie zarobić, a po drugie fajna sprawa, tak? no, ten, a równolegle, czy nawet odrobinę wcześniej, już się odzywały do niego federacje. Była taki pier, pie, pierwszy rzut popularności jego, wiesz, po tych pitbullach i tak dalej, wiesz, i jakby to, to był ten moment. Później sprawa trochę wycichła, no i tam po jakimś czasie znów zaczęły się odzywać. Yy, w międzyczasie ja akurat yy, z Tamkiem mają cały czas jakiś tam kontakt koleżeński, w międzyczasie. W międzyczasie było tak, że ja już zacząłem działać z Piotkiem, Akurat się zgało tak, że Tomek, do Tomka znowu tam zaczęli wydzwaniać. No i jakoś tak się dogadaliśmy. Mówi, dobra, wiesz mm. co, to weź ty się tym zajmij. Jeżeli uważasz, że ogarniesz to dobrze, to mm. ja ci ufam i. No i tak razem pracujemy. No, na razie gdzieś tam sobie negocjujemy różne sytuacje zobaczymy. Popek. Będzie? Wiesz, to, bo nie, nie ma to ukrywać, rozmawiacie, tak? No, no, na pewno były znaczy, jest kontakt z KSW, tak, wiesz, nie, no nie, nie, nie ma żadnych y, umów, no, nie ma żadnych no, podpisów jeszcze, więc daleka oczywiście. droga. Natomiast jest kontakt z KSW, ale naprawdę nie jest, jest kontakt nie tylko z KSW. Tomek jest wolnym zawodnikiem, zawodnikiem do wzięcia. Czy ja on jest zawodnikiem? E, e, przepraszam. Czy on jest zawodnikiem? Znaczy, zawodnikiem z punktu widzenia mm -hmm. umowy z jakąś federacją. Tak. Okay. No, chodzi mm -hmm. mi o, wiesz, o jakby, no, jest osobą, która zgłosiła akces odrzuciła siłownię, dwa razy dziennie ćwiczy MMA. Hmm. E, robi dwa treningi dziennie z wyjątkiem niedzieli, czyli 12 jednostek treningowych w tygodniu. E, trenuje, Naprawdę? Tak, trenuje z profesjonalistami, trenuje pod okiem Roberta Jocza i Piotrka Strusa. E, Robert Jocz jest takim, wiesz, głównym trenerem hmm. od MMA, Piotek raczej szlifuje z nim technikę, głównie stójkową, wiesz, jest, Piotrek jest fajnie technicznie poukładany, ma też taki dar dydaktyczny, i fajnie mu to wszystko tłumaczy. Tomek, wiesz, był już na obozie w Zakopanem z chłopakami, tak, i, i z Piotkiem, właśnie, i z Bartkiem Fabińskim, wiesz, mm -hmm. z Armenem Stepanianem, tak. Tam była też ekipa ciężka, taka pod Tomka Wzięliśmy Michała Chonińskiego, zawodnika amatora, ale, wiesz, 0-0 no, zawodowe, ale gdzieś tam. Młody chłopak z, z ambicjami i wiesz, i z dobrymi umiejętnościami, żeby był dla Tomka partnerem, wiesz, w, mm -hmm. w, wadze, w jego wadze. Byli tam jeszcze od Roberta Jocza Chłopaki też ciężcy, jak cyśnich bokserzy, tak i wiesz. No i normalnie jazda, nie? Hej, hej do przodu, hej przygoda, jak to mówił, że. Czyli to nie jest, wiesz, dla. To nie jest money grab, tak? On pale chce się bić. Czy znaczy, wiesz, pale, i... chce to wejść? Czy tam tak. jest po prostu... znaczy, on teraz powiedział sobie: dwa okay. lata poświęcam wszystko, robimy ma. Ile ma lat? 44. No na pewno nie będzie mistrzem UFC, nie oszukujmy no się, e, nie ma takich zakusów. Natomiast e, myślę, że może namieszać w dywizji Freak Fight. Mm -hmm. e, jaka jest ogólnie, ogólnie, wiesz, w każdej federacji. Najbardziej popularna dywizja w Polsce. W, w każdej federacji w tym kraju, bo e, no Tomek ma jakiś tam background z Judo, wiesz, był mistrzem polski juniorów w Judo, mm -hmm. czy tam juniorów, czy młodzieżowy mistrzem mm -hmm. polski. No w, już nie. 6 no, lat temu. Tak, oczywiście, że to było, wiesz tam. Natomiast jakiś tam background ma. Ja sam z nim trochę robiłem tam, wiesz te pierwsze treningi robiliśmy razem e, pod okiem trenera, no ale ja jako tam powiedzmy, partner, tak, żeby zobaczyć, jak tam się rusza w stójce, mm -hmm. jak się rusza wiesz, w parterze. No i gdzieś tam wiesz, jakieś te odruchy jeszcze są, nie? Także ja jestem optymistyczny. Czyli to w ciągu dwóch raz. lat nie zobaczymy walki z Popkiem, bo nie sądzę, żeby kariera Popka trwała dłużej niż wiesz to, Nie wiem, zobaczymy, jak się potoczy. Jeżeli. Z ofert, które zbierzemy, KSW da najlepszą, najkorzystniejszą, wiesz, i, i jakby taką, która no, spełni jakieś nasze wymagania, no to być może takiej walki dojdzie, ale naprawdę kontakt jest ze wszystkimi federacjami i zdziwiłbyś się nawet z jakimi, i to raczej zdziwiłbyś się pozytywnie w sensie, no ale powiedzmy, cztery czołowe w tym kraju organizacje ma, które robią gale na terenie Polski, wszystkie cztery są zaangażowane w rozmowy. No ale pytanie, myślę sobie, że są tylko dwie, które byłyby na to stać. Na KSW i ACB. Nie sądzę, że jeżeli mówimy o Fenie, zapomnimy. No tam nie ma pieniędzy. PLM ma? Też nie sądzę. Także a innych tu chyba już realnie faktycznie nie ma. No to już zweryfikuje rynek, tak? Jak ty jest? Jak ty jesteś profesjonalny, że <noise> nie ma wizji, jak pokorowa twarz, nawet nawet oko nie drgnęło, jak wymieniłem te nazwy. Nie, dobra, wiesz, no, wiem, że to jest jeszcze moment jest czas. Nie, nie, z, mhm. Wiesz, też nie chcę wychodzić przed szereg. bo Jasne. chodzi o to, że m, wszyscy mówią, KSW, KSW, KSW. Kurczę, naprawdę. Y, Ale z, z punktu biznesowego nie mówię, nie mówię, wierasz. że nie ma zainteresowania. Czy z naszej strony do KSW, czy z KSW do naszej. Natomiast jest szereg tak skomplikowanych warunków do spełnienia, w tym finansowych, mm. ale nie tylko, że mm, to wcale nie jest przesądzone, naprawdę. Jesteśmy na razie, jak to się mówi z angielskiego, tłumacząc free agent, tak? mm -hmm. czyli tak, ja się zawsze śmieję, bo jakoś nie, nie lubię tego stwierdzenia, wolnymi agentami. Tak? Jasne. Tomek jest do wzięcia. Jak ktoś ma ochotę, nie wiem, może jakaś nowa federacja się otwiera, chce mieć głośnego, głośne nazwisko na rozkładzie, które. Ja podam taki przykład. Popek po super głośnej, najgłośniejszej walce na najgłośniejszej Gali w historii tego kraju, yy, czyli walce ostatniej z Burnejką, mm -hmm. na portalu MMA News notuje 170 tysięcy wyświetleń czy 180 w wywiadzie po walce, czyli najgorętszym wywiadzie tuż po największym mm -hmm. wydarzeniu. I to jest bardzo dobry, jak na to medium wynik. Jak na gorące, Tomek, gorące usta. Tomek, będąc, y, Tomek, będąc y, na gali R8, gdzie był gościem specjalnym zaproszonym, bez żadnej dużej gali, Ukrycia bez żadnej tak? promocji, bez żadnej y, bez, żadnego, bez żadnego, ogłoszenia, bez żadnej walki, bez żadnego, żadnej ważnej informacji w tym wywiadzie, no tu to 400 tysięcy. Nie no, jeżeli ty chcesz, ja bym się kłócił o tylko potencjale. Kom, tylko tylko nazwisko Oświeciński z dopiskiem MMA. No wiesz, Cz ale. Robi, wiesz, ja myślę, wynik, to nie? też może wynikać z tego, no, że to chyba było taka serio jeden z nielicznych wywiadów z Tomkiem w tym temacie w ogóle. A z popłopkiem wywiadów się, jest tego dnia, bardzo, bardzo dużo. Tegoż dnia y, były cztery wywiady z Tomkiem przez branżowe media w, i wstawione mniej więcej w tym samym czasie. Mm -hmm. Nie wiem, kto był tam, wiesz, 10 minut w tą czy w tamtą. Tak? Natomiast, y, no, no... Ten z w Skrzypkiem na Rocks, tak? To pewnie o tym mówimy, który był najbardziej popularny. Nie, najbardziej nie. popularny był właśnie u MMA News. Też u MMA News. Tak. No, no właśnie ten o tym Wojtek. mówię, nie? że jakby że ten porównujemy Wojtek. to samo medium... Mm -hmm. Jakby okay. wiesz, żeby też nie było, że ktoś ma lepsze zasięgi, gorsze, no to jest to samo medium, tak? I okay. wywiady, różnica czasowa jest niecały miesiąc. No dobra, no, ale to też zgodzisz się, że no, z popkiem materiałów generalnie jest znacznie, znacznie więcej, tak? No, no to nie ma w ogóle dwóch zdań. Tak, oczywiście, no ale też... Gdyby tak sumować te wszystkie wywiady, które udziela Popek dla tych wszystkich portali od MMA po po prostu no, każdy możliwy. No z, z drugiej strony pewnie nie śledzisz, no ale Tomek, wiesz, mega dużo też udziela mhm. m, jakichś takich... do takich mediów, które... Jakby kojarzył Tomka nie z MMA, tylko z aktorstwem, z Jasne. działalnością, wiesz, jakby na scenie, tak? I mm -hmm. jakby z tym, powiedzmy, celebryctwem. Tak? Okej, okay, nie, nie ma co się kłócić o zasięgi pot, potencjały no medialne, po bo to jest chcę, gigantyczne. Co chcę w skrócie powiedzieć, jest mega potencjał. Moim zdaniem no nie ma bardziej y, idealnie nadającego się free w tym kraju niż aktualnie Tomek. A nie sądzisz, jeżeli. Tomek nie miałby kolejnego dużego, głośnego filmu przez następne dwa lata. Jest film i to jest też fajna informacja dla wszystkich o, federacji, okay. które z nami chcą rozmawiać. We wrześniu 20, bodajże 4 września jest premiera nowego filmu. Okej, okay, no właśnie, bo to mi się wydawało, wiesz, że Botox teraz... Tox z udziałem Tomka, film patrykawegi, mega głośny, super no obsada. Tomek tam chyba z tego, co się orientuje, główna rola męska, także... No to to jest, żeby utrzymywać to, wiesz, no to... Będzie ten... tylko lepiej. Kurczę, jak to jest wszystko w tym szokers MMA półkładane. nie? Yy, a jeszcze wracając do KSW, bo będziemy tak sobie skakać, bo yy, no Popek, jakie twoje refleksje? Wiesz co, no, z tego, co słyszałem, bo wiesz, jak sam wiesz, środowisko jest małe, no, Chłopak faktycznie pracuje. Nie? Wiadomo, że startuje z pułapu organizmu, mm. gdzieś tam zamulonego życiem, które prowadził przez parę ładnych lat. Ale no, nie ukrywajmy, że jest to też gość, który gdzieś tam kiedyś, wiesz, no, próbował mm. swoich sił w zawodowym MMA. I jakieś tam odruchy, wiesz, na pewno posiada, jakąś, jakoś to, to wszystko się odświeża. No, kluczową sytuacją, myślę, że u niego jest po prostu to, żeby trenował. No. Ja mam generalnie mocny problem z tym człowiekiem, bo po pierwszej gali, gdzie tam dostał w, w czapę i, i był tak zakulisowo mogę powiedzieć, naprawdę zdziwiony za tym, że przegrał. Naprawdę był no, szczerze zły, nie wiem, czy to było w tym tylko aktorzenia, czy nie, ale naprawdę był załamany, że on w ogóle przegrał walkę z Pudzianem, co było dla mnie jakimś po prostu absurdem do potęgi, bo ja myślałem, jak tym cudemcy w ogóle wyobrażali, że Ty podejmiesz walkę z Pudzianowskim, który trenuje ciężko, a Ty jesteś po prostu gościem zniszczonym życiem? W ogóle gdzie tu jest, wiesz, jak, jakie miary? Eee, no i byłem naprawdę zdziwiony i myślałem, dobra, nie ma w ogóle tematu, a teraz, no słyszałem, że on trenuje, okej, okay. też nie demonizujmy tego treningu. No okej, okay, trenuje u Roberta, trenuję u Kamila, jest to jakiś trening, ale czy to jest trening, wiesz, po prostu na, na poziomie, nie wiem, jakiegoś superzawodnika, no, no nie, okej, okay. oddaję mu to na to, co on robi. Jest to zmiana. Teraz wygrał, cieszył się po prostu, będąc tam w środku, w klatce, robiąc mu zdjęcia. To było, no, trochę aż miło widzieć, nie? bo to naprawdę jemu chyba, jakby ciężar medialny, ciężar jakiś taki, wiesz, psychiczny, który ciąży na jego postaci, myślę, że jest nie, niewyobrażalny dla nas, tak? Bo to naprawdę dużo osób na niego patrzy, dużo osób, jakby tylko czeka, żeby go zjechać. A, no, na co by nie mówić, tego Brunejker rozwalił po prostu 5 sekund. I no Robert też jego przygotowania nie były szczególnie ważne, no ale okej, okay, no to, co miał zrobić, to zrobił doskonale, tak? Po prostu gościa, który nie trenował rozwalił w 5 sekund. no trochę więcej, no w skrócie. Ale rzecz, na którą mam problem, trochę faktycznie, może kurde, niepotrzebnie na niego tak jakby sobie w głowie cisnąłem, no bo co by nie mówić, to jest facet, który trochę swoje życie właśnie zmienił. Który faktycznie z postaci takiej, które były po prostu no, przećpanym gościem, imprezowiczem, no on faktycznie zmienia swoje życie, nie i tak. Yy, strasznie z łatwym celem do, kryty do krytyki, bardzo łatwym, nie będzie dobra, kim ty jesteś, przecież kurde, wszyscy widzieliśmy, wiesz, klip albańskie kakao, no i potem kurde nie ma już rozmowy, a jednak gdzieś tam zakulisowo też jest parę os osób, które na przykład, nie wiem, no, pomogły mu wyjść z tego świata właśnie, i on jest tutaj i tak samo powiem jedna rzecz, która była dla mnie bardzo ciekawa na tej gali, to jak, je, jak on jest traktowany przez zawodników. Na tej, i na na tej, na, na, poprzedniej, na tej gali była ogromna, moim zdaniem, różnica. On wszedł do, wszedł do szatni, cześć, cześć, w ogóle jak, jak swój, nie? Nie było, wow, tak jak na poprzedniej gali wchodzi popek, po prostu osobna szatnia, ochroniarz, w ogóle wiesz, mur wokół tego człowieka, i to było takie, ja pierdzielę. Fakt, trzeba też oddać, no do niego się ludzie przyklejają jak muchy, i każdy chce mieć zdjęcie, ale już na, teraz na Koloseum, no naprawdę on i w szatni. Zupełnie inne podejście na atmosfera z samymi zawodnikami, z całej takim jakby klimatem wokół, wokół tego gościa, więc. Yy, nie to, że jestem nagle jakimś wielkim jego fanem, ale myślę sobie, że trochę kurde, trzeba jednak pochwalić, że faktycznie, no, jakby to dziwnie nie brzmiało, no, faktycz naprawdę po całym kiedy już każdy myśli, że jest na, na skraju śmierci po prostu, jeżeli chodzi o swoje przećpanie. No kurde ćwiczy, zmienił swoje życie i trochę coś tam się dzieje. Nie? Jak najbardziej. No wiesz, podejrzewam, że dla tych osób, które jakoś tam bardziej się interesują, a no nigdy nie będzie to jakoś super interesująca no postać nie. do walki. E, czy tam jego kariery nikt nie będzie śledził, wiesz, z zapartym tchem, jak kariery, nie wiem, gamera, czy kogoś tam tak. No. E, wiesz, te, takich zawodników, i, a też z drugiej strony nigdy takiego poziomu sportowego nie zobaczymy w jego wykonaniu, więc... E, tak, natomiast no fajnie, no wiesz, tenuje zmienia się, no lepiej w tą stronę niż w tak? <grym> <grym> nie, no, ale jest to dla mnie taka kolejna jakaś pozytywna rzecz po tym koloseum, nie, że okej, okay, no, no nie będę traktował go nigdy poważnie jako zawodnika, no nie ma w ogóle takiego tematu, tak? Ale jako, jako człowieka, jest dla mnie kolejna taka ciekawostka, może tak mówię. Ciekawostka, że ktoś z, z takiego momentu w swoim życiu może faktycznie, no nie zrobić może wiesz, kompletnego jakby zwrotu. Ale jakiś pozytywny. No tak? pytanie też jak bardzo jest stabilny w tym, tak? Czy, czy to nie jest tam zajawka, tak. wiesz, która za pół roku tam się okaże, że coś mu się odwidzi, Czy nie wiem, tam jakiś koleżka mu powie chodź, dobra, tam, nie, nie świruj, że jesteś taki mm. sportowiec, choć się napijemy jak za dawnych czasów, tak? I, I pójdzie na imprezę przez miesiąc. Ale no nie wiem, no, zobaczymy, zobaczymy, mm. zobaczymy. Niech trenuje, niech się bije, mnie to nie przeszkadza. W ogóle nigdy nie przeszkadzały mi free fighty, jakoś. Yy, Wiem, zawsze mam wrażenie, że rozumiałem ten mechanizm, który mm -hmm. za tym idzie, i też myślę, że dziś, po latach wielu zawodników, przyznaje faktycznie albo kuluarowo, albo też już oficjalnie, że trochę w sumie są wdzięczni Pudzianowi, że przyszedł do tego sportu Nie i no. pozwolił wejść na inny Ta. level wiesz, finansowy wszystkim innym zawodnikom. Wszyscy, tak? którzy zawsze przy każdym frekwacie wieszczą, że to już jest koniec federacji, to już jest po prostu koniec wszystkiego, koniec, hańba dla MMA. Jak zawsze po takiej gali nic się nie dzieje, wszyscy po prostu, jakby no, świat, świat dalej się kręci. Dokładnie. I... No. Fajnie to ktoś kiedyś powiedział, że wiesz, yy, trzeba powiedzieć sobie, że jeżeli idę na jakąś galę, jest free Fight, nie muszę go super chcieć oglądać, ale jeżeli idę, jest 10 fajnych walk i 11 jest Freak Fight, no to co mi te 10, hmm. a free fighty się w ogóle kończą szybko zazwyczaj, więc co mi te tam 3 minuty. Zmienia tak. w marze ja, tej To chyba Ja powiedziałem kiedyś. Bardzo możliwe. No. Słuchaj, słucham twoich podcastów i, i, yy, wiesz, i, i, i twoich wszystkich wypowiedzi gdzieś tam jak się mm. pojawiają. No nie ukrywam, że tych z dietetykami trochę mniej słucham, bo to nie jest to. Każdy to wybiera. Jak są z jakimiś zawodnikami, czy Jujitsu, czy MMA, wiesz, czy, 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 czy mm. jakimiś postaciami bliżej sportu walki, to, 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 to zawsze, więc możliwe, że od ciebie zaczerpnąłem to. Nie, no żartuję. Yy, wiesz co, tak generalnie rzeczą, którą chyba zakończył tę kwestią, ja się zastanawiam generalnie, jaki jest w ogóle twój cel, jeżeli chodzi o tę menadżerkę. Jaki ty sobie wiesz, stawiasz wizję całego tego solution, nie? Czy to jest po prostu, okej, okay, mam dwóch, trzech gości i tak. będę, się, to... będę się tym bawił, czy to jest y, za tym stoi jakaś wizja wiesz, szerszego stworzenia, jakiejś większej stajni, pchania tych gości do UFC, pchania. Wiesz, co? Wiesz, no tak. Co, co, Na pewno. Co, co, jaki masz plan? Trzeba tutaj? pamiętać, że moim podstawowym i źródłem utrzymania, ale też jakby no, taką, powiedzmy, stabilizacją jest y, no, produkcja telewizyjna. Tak? I mm -hmm. jakby z tego. To jest moje główne źródło utrzymania i główna praca. Działalnością dodatkową jest działalność menadżerska, więc no nie może być tych zawodników tyle, żebym jakby no te proporcje się odwróciły, bo na razie jeszcze wyczuwam większą stabilność finansową, wiesz, na, na, na polu tamtym, i, no i też chcę to robić, bo, bo lubię to robić, tak? I, tak? I to jest jakaś tam rzecz, którą się od lat zajmuję. Natomiast no myślę, że na razie nie, mimo że dużo w ogóle się zgłasza do mnie zawodników, tak? I, i bardzo to jest miłe dla mnie, to na razie chyba, chyba nie będę zwiększał swojej stajni, No musiałbym nie wiem, coś się wydarzyć niespodziewanego, żeby, żeby, żebym zwiększył. Natomiast mm, no, z tymi trzema chłopakami, jeżeli chcę ich dobrze obsługiwać ze strony menedżerskiej i nie tylko od strony, wiesz, właśnie tam. Ee, z samych walk i kontraktów, ale też właśnie i marketingowej, i wizerunkowej, i sponsorskiej, to żeby robić to dobrze, to myślę, że na razie tych trzech mi wystarczy, zwłaszcza, że wiesz, no Tomek jest jakąś taką postacią dużo większego zainteresowania i, i też wymaga to, wiesz, dużo większej filtracji ludzi, którzy się pojawiają i tak dalej, i tak hmm, dalej. Ta praca jest dużo bardziej skomplikowana i ma dużo więcej, wiesz, to drzewko aspektów, które trzeba mhm. rozważyć, jest dużo większe, więc na razie chyba jakby nie będę. No powolić, okay, ja nie no. I w ogóle have fun to jest chyba takie moje. Wiesz, wiesz, nie pytam się... ja rozumiem, że teraz. Ale co za dwa lata? Na przykład. Słuchaj, no jak się okaże, że nie wiem. Odpukać, no, znudzi znaczy, mi się praca o, w telewizji. Tak, powiem tak, znając trochę ciebie i to, że pracujesz jako producent, właśnie mówisz, że jakby o jakichś budżetowaniach, planach, no nie wierzę, że gdzieś tam tobie nie świta w, w tyle głowy jakiś większy plan. Po prostu. Bo to, że jest, to jest tylko have fun. No to, have fan, może się szybko skończyć. Nie? Tak naprawdę. Znaczy, nie, no wiesz, he fan, ale też jakby w takich profesjonalnych, te, w profesjonalnych ramach, tak? Czyli no, nie he fan, tam, a co będzie, to będzie, tylko naprawdę, no, staram się z tego zrobić coś fajnego, coś, co działa i będą tego jakieś, wiesz, efekty, zwłaszcza długofalowe, bo na takich zależy mi najbardziej. Mhm. Natomiast, no, nie mam jakiegoś konkretnego planu, że na przykład, nie wiem, za 5 lat będę miał największą stajnię zawodników w Polsce albo tam. Nie wiem, trzech w UFC i trzech Mistrzów KSW i coś tam. Nie, takich planów nie mam. Staram się, żeby Piotek, Albert i Tomek czuli się jak najlepiej w MMA. I żeby mogli to robić swobodnie, na tym zarabiać godne pieniądze i, 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 i tak wykonywać swoją pracę, żeby wszyscy byli zadowoleni. I myślę, że to jest trochę tak, że jak będę to robił tak, jak, jak staram się robić, czyli rozsądnie, dobrze. Bez jakichś, fałszywy, bez jakichś um, niepotrzebnych ruchów, tak? I, i, I z głową, i z dłuższym planem, to myślę, że samo się tak poukłada, że za te pięć lat jeszcze się zdziwimy, jak fajnie to wszystko wyszło. I może, jak nagramy za pięć mm. lat taką samą audycję, to będziesz już rozmawiał na przykład wiesz, z gościem, który nie wiem ma bardzo dużo do powiedzenia na europejskiej scenie, a nie już tylko na polskiej. No, czyli coś tutaj widzisz, coś tutaj, jakieś tam ziarenko na końcu wyszło, nie? A miałeś już nie wiem, z Pawłem, no znacie się też od lat i w ogóle wiesz, jakieś takie, nie wiem, hej, poradź mi, jak tu sobie coś poradzić? Jasne, Paweł w ogóle mi mega pomógł, w ogóle Albert jest u mnie przez Pawła, tak? bo mm -hmm. oni gdzieś tam się z Pawłem mieli, wiesz, y, dogadywać, ale Paweł no, jakby sam ma bardzo dużo swoich no zawodników, nawet. wiedział, że Albert jakby wymaga trochę też więcej zaangażowania niż, y, niż takie tylko czysto tak, szukanie tak. walk, tak? y, Bo tam też miał parę rzeczy niepoukładanych mocno i jakby wiesz, to, mm -hmm. to jest główna praca z Albertem. No i wiesz, też zadzwonił do mnie, mówi słuchaj, wiesz, tutaj rozmawiam z Albertem, czy może byłbyś zainteresowany, może byśmy się w trójkę spotkali, przegadali, może znajdziecie jakieś wspólne flow i wiesz, i to zażre i będziecie chcieli razem pracować. No i tak się stało, tak? Spotkaliśmy się na jakiejś tam kolacji, wiesz, w to Warszawie. To jest kolejny zawodnik, który jest jednym z najbardziej sympatycznych gości, jak tak. można spotkać. Albert super, w ogóle super gość i jego na przykład poznałem dopiero na tym, wiesz, na tej kolacji. Mhm. Nie, nie znamy się jakoś długo, a już się, wiesz, tam mamy no, jakieś takie wręcz przyjacielskie relacje, wiesz, jakieś głupoty hmm. sobie wysyłamy, jakieś tam śmieszne rzeczy, kontakt właściwie codzienny mm, i, i bardzo jestem zadowolony w ogóle z tej współpracy, bo wiesz, no nie wiedziałem, jakim jest Albert, no, to, jakim tak. jest gościem tak. prywatnie, a się okazało, że jest, wiesz, super wesołym, mamy bardzo poczucie humoru podobne, a ja to sobie bardzo cenię. Yy, no i Paweł właśnie, wiesz, chociażby Albert jest jakby od Pawła u mnie, w sensie on nas skojarzył, no tak, no i do Pawła czasem dzwonię, nie? no wiesz, nie ma co ukrywać, zajmuję się tym od lutego, tak, i są czasem sytuacje, że nie wiem, czy to jest ok, czy nie, czy tak, czy tak to działa, wiesz, mm -hmm. jakieś tam rzeczy, no nie chcę już starać się, no, w takich konkretnych sytuacjach dzwoniłem, ale tam ze dwa razy się zdarzyło, że coś tam prosiłem go o poradę i wiesz, Paweł zawsze służy pomocą, mm -hmm. nie ma w ogóle żadnej, ostatnio ktoś mnie pytał, czy, yy, że a, ten Kowalik taki, Wiesz, twardy i tak dalej, to pewnie już się zaraz z nim pospinasz, i wiesz, i tak dalej. Ja mówię, kurczę, w ogóle nie wyobrażam sobie czegoś takiego z Pawłem, Znamy się właśnie, tak, jak gadaliśmy chyba na początku z 5 lat, i wiesz, i w ogóle sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy mieli się o cokolwiek pociąć, wiesz. No każdy ma swoje pole, swoją robotę do zrobienia. Jak nawet dojdzie do sytuacji, że nie wiem, mój zawodnik będzie walczył z jego zawodnikiem, to, nie, przykład, to, to w ogóle nie jest kwestia do pokłócenia. To, to się co z Pawłem, tu jest do tak, pokłócenia. No, kurczę, nie. jest walka, jeden wygrał, drugi przegrał, podajemy sobie rękę i, i później możemy iść razem na piwo. No i tak, fajnie. tak. To W, w polskim z reguły tak, że to ludzie starają się skucić z Pawłem, a nie Paweł stara się skucić z ludźmi. To tak, jest takie, no, znaczy, taka moja myśl. Jakby mega dużo wiesz, y, fajnych, fajnego doświadczenia mi pomógł, także super. Mm. Ja w ogóle nie, nie rozumiem tego, że ktoś może myśleć, że może być jakaś zła krew tutaj. A w sumie taką, takim testem Twoim menedżerskim był też ten, no jesteśmy na sali konferencyjnej gali ACB, także można chwilę też temu protestowi poświęcić. Myślę, że no główny, jakby ACB zdobywa sobie bardzo fajne miejsce, jeżeli chodzi o, o nie wiem, nawet może już no, europejską, czy nawet lekko światową światowy taki status, jeżeli chodzi o federację. Główna bolączka z którą ty się trochę tutaj musiałeś zmierzyć w ACB, no to są te decyzje, które często idą na korzyść yy, zawodników z Rosji. I to jest, no, myślę, że dopóki naprawdę oni z tym nie żyją porządku, zawsze na TC będzie mały będzie Z tego co wiem, mały, to mały no, Teraz już ma być tak, jak jest ogólnoświatowo przyjęte, tak? Zobaczymy. Czas pokaże. Nadal cały czas no, rozmawiałem z wieloma zawodnikami, którzy mówili, że chętnie by się na to pobili, ale po prostu nie chcą mieć zepsutego rekordu, bo walczyli z kimś z Kaukazu na przykład. Tak? Coś w tym jest, na serio. No, ta, ta opinia za ACB krąży. Ty miałeś taką sytuację z Piotrkiem, gdzie wypłynęliście na, na, powiem, zwycięsko z tego, z tego konfliktu. Powiedz jak, no musiało być tutaj sporo chyba trochę walki, no bo aż dwie, dwa odwołania. Znaczy tak, no, faktycznie. Dwa odwołania, i ja powiem z mojej perspektywy walki, która, ok, może była na korzyść, Piotka, Piotra, ale to nie był jakiś gigantyczny wałek, taki, że po prostu, nie wiem, Piotrek lał go trzy rundy, po no, prostu do podłego, a to była bliska walka, po prostu bliska walka, tak? Czyli to nie jest też taka sytuacja łatwa. Znaczy tak, no, skorzystaliśmy z możliwości, jaka się przed nami otworzyła, jeśli chodzi o protest, został złożony. Pierwotnie ACB. 嗯。Mm. Pierwotnie ACB jakby no, zanegowało nasz protest, tak? Powiedzieli, że, że sorry, od teraz nie ma w ogóle takiej instytucji protestu, jeżeli nie było żadnych proceduralnych lub te technicznych błędów. Mogę mieć pytanie, kto do kogo się zwraca z taką prośbą w ACB? Bo to nie ma żadnej komisji. To pisze, nie do, no, ja, idziemy ja napisałem, do Bajsanguru. Napisałem, jakby wiesz, prośbę o rozpatrzenie do Bajsanguru. Bajsanguru okay. tak. To jest jakby moim mm -hmm. kontaktem i okay. przedstawicielem organizacji na Polskę i wiesz, jakby no, z nim się kontaktuje. Mm z niego załatwiam, nie, nie, nie dzwonię do innych ludzi. Tak, tak, tak można moim... się zapytać właśnie, A, jak to no działa. I, y, hmm. Więc jakby no, ta pierwsza instytucja, pierwsza, przepraszam, pierwsza, mm, pierwsze podejście nie zostało uznane. Mm, no, Uznałem, że warto zrobić jeszcze jedną, bo gdzieś tam sobie wymyśliłem może już nie będę zdradzał szczegółów, bo to jakieś tam, wiesz, między, mhm. między nami e, powiedzmy, kruczki, nie kruczki, jakieś rozmowy. Natomiast e, no, ułożyłem chyba taki ciąg logiczny, który ciężko było zbić mhm. e, w tym odwołaniu. No, i, no i I kurczę, przyznali rację i bardzo fajnie, wiesz, bo. Czy to jest ta, pierwsza taka sytuacja? WCB. Moja? Wolnie, no, twoja na pewno, ale, ale czy WCB? Y, że, że protest został uznany? Tak. Nie, no chyba nie. Chyba nie. W tak takiej sytuacji? Były ze dwie walki były? jakieś tam. No, chyba no dobrze. Y, tak, natomiast no, y, powiem ci tak, mi było szkoda Piotra, naprawdę, bo mhm. wiem, jak y, mocno był zaangażowany w tą walkę. Wiem, że no, wedle punktacji, no każdy wie, że powinien był wygrać tę walkę. Mhm. I y, to, że jest no contest, to jest takie trochę pomiędzy, no bo no Nie jest co prawda to wygrana, no, ale też nie jest przegrana, więc no, jakby, chociaż ten, ta, wiesz, ten, ten, jakby honor zawodnika jest uratowany, <gry> tak, i fajtera. Y, bardzo się cieszę, że jakoś tam po partnersku ACB podeszło i wiesz, nie, i, i po prostu no, racjonalnie na argumenty była rozmowa i, i udało się to przeforsować. No i też na Piotrka to super wpływa, bo myślę, że po prostu z czystą głową i ze świadomością tego, z jakim rekordem wychodzi do walki, mhm. może do niej wyjść, wiesz. A nie, i, tak y, schodząc trochę ze sworyli menedżerskiej, nie uważasz, że jest to po też błąd ze strony ACB, no bo tu nie były żadnych pr proceduralne tak, zaś, natomiast to my, jest jakby tym sworyli precedens, który będzie wykorzystywany? Znaczy właśnie już teraz nie, natomiast uh -huh. y, to jest jedna z rzeczy, do których jakby trochę ja miałem mhm. zastrzeżenie, czyli to, że w odpowiedzi na protest Dostaliśmy odpowiedź, że od teraz nie ma takiej instytucji jak protest. No okej, okay, ale to od teraz, a myśmy go złożyli tydzień temu, tak? Czy mhm. tam miesiąc temu, nie pamiętam, czy trzy tygodnie temu. No i jakby tutaj yy, powstał ten ciąg logiczny właśnie, mhm. yy, wiesz, gdzie no, no prawo nie może działać wstecz, tak? No to jest y, jakaś tam chyba od rzymskiego prawa jeszcze pochodząca zasada, yy, że prawo po prostu nie, nie może działać wstecz, mhm. no więc no tutaj gdzieś funkcjonując na jakby no, cywilizowanych zasadach po prostu no, nie może tak być. Tak? No, okay. Możemy się mówić, że od teraz nie ma, natomiast to od teraz, a nie od dwa tygodnie temu nie ma. Nie? No, jakby to jest główne. No, bardzo się cieszę z tego, jak to się finalnie rozwiązało. W ogóle współpraca z ACB jest naprawdę y, fantastyczna. I jeżeli, ale nie, nie, nie mówię tego politycznie, naprawdę. Jeżeli ktoś się, ktokolwiek się obawia... Tak jak mówiłeś, tak, właśnie jakiś tam, nie wiem, że coś będzie nie tak. Czy polecam, naprawdę polecam współpracę do CL? To jest, nie wiem, wszystko da się normalnie, fajnie, racjonalnie załatwić. Warunki są ok, więc nic tylko się bić. Każdy ma, myślę, taką jakąś antymuzumańską tutaj w tyle głowy, że to są po prostu, wiesz, dzik jakby dzika horda z Kaukazu, nie? która robi gale. Ja, A nie, moje ja doświadczenie, jest, no właśnie, takie jest, ja więc... robiłem dla nich zdjęcia raz, dwa, trzy, trzy cztery, 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 cztery razy. No, 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 to znowu trzeba, trochę. Ja, mo, jakby cały mój kontakt z tą prawie federacją to jest Bajsangur I myślę no, sobie naprawdę, że gdyby nie Bajsangur, to no, opinia o tej federacji byłaby zupełnie inna. To jest człowiek, z którym naprawdę można się po prostu tak fajnie dogadać bezproblemowo, w dwa zdania czasami często. Tak. Coś, co, nie I wiem, bardzo konkretna też tak, osoba, tak Bardzo, więc. bardzo. Na no, takich konkretach czasami, że aż, aż miałem takie momenty, że był, byłem zdziwiony, jak robiłem to dla nich zdjęcia nożjcu na w Warszawie, że po prostu. To była tak krótka rozmowa i to było wszystko dograne i nawet nie trzeba było do niczego wracać, bo warunki były pyk, 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 pyk. koniec. No więc polecam spróbować. Jeżeli no. ktoś się zastanawia, to trzeba spróbować i wtedy, tak. wtedy można mówić, czy się mm. fajnie współpracuje, czy nie. Ja naprawdę jestem mega zadowolony. Mówię, no, mam nadzieję, że teraz, znaczy jestem przekonany, że teraz Piotek wygra mm. i to przed czasem i wiesz, tę walkę. Która, która jest już długą na tym stałym kontrakcie, zostanie jeszcze jedna i, i, i możemy dalej rozmawiać, możemy zobaczymy co przyszłość przyniesie. No. Znaczy, jedną rzeczą, którą mi się w ACB w sumie podoba, tak jak o tym ostatnio myślałem, że trochę ACB, no pewnie też przez to, że ma ogromne środki finansowe, tak, nie wpada w taką pułapkę bycia federacją dla journeymanów. Nie? Taką, że po prostu, okej, okay, budujemy swoją federację na tym. KSW miało z tym bardzo długo problem, tak? Że ściągali, nie wiem, właśnie, Danzo Soko że też się teraz pojawił, nie? Ale takie osoby, które po prostu przewijają przez różne, no tak. różne małe gale i trzepią, odcinają kupony od starych nazwisk i po prostu z tego kurwa nic nie wynika, tak? To są po prostu jakieś epizodyczne strzały. To jest na przykład fajne, jak walczył teraz Jurek, tak? No, fajnie, Jurek walczył z Soko. To jest fajnie, że ma okazję połączyć z kimś rozpoznawalnym nazwiskiem. Jurek też jest rozpoznawalny, to jest okej. Okay. Ale jeżeli całą federację budujemy na takich osobach, no to to jest po prostu, kurczę, to jest tak krótkowzroczne. No no... A ACB właśnie no przez to, że ma te pieniądze, ściąga tych nowych chłopaków parę, nawet wyciąga, wyciąga wręcz pozorom ich z UFC nawet, tak? Tych wszystkich bardziej właśnie z, z Rosji zawodników. Także, no, co by nie patrzeć, Mamy, tak samo chyba będzie walczył, walczył dla nich, tak? Wszystko na razie na to wskazuje. Także jest to naprawdę kurczę, federacja, która o ile nie skończy się kurek z pieniędzmi. Bo to też oczywiście jest zawsze jakieś yy, jakiś tam ryzyko. Ale jeżeli chodzi o samą filozofię, samą strategię, no kurczę, naprawdę jest to, jest to imponujące. No, kolejna rzecz to tak. Na pewno poziom sportowy jest bardzo wysoki w ACB tak. i to już zweryfikowało ACB wielu zawodników, mm. y, którzy i z polskiej sceny, i nie tylko z polskiej. No, na mnie wielkie wrażenie zrobił teraz nazwiska, nie pamiętam gdzieś mi wyleciało z głowy, natomiast gość, który rozjechał jeden z takich większych talentów europejskiego MMA w wadze 93 kg, czyli Maxa Nunesza, mhm. a chyba w swojej tam trzeciej czy czwartej zawodowej walce, tak, rozjechał gościa, który wiesz, e, no, tam był jakby do UFC, tak mhm. wpisywany od dwóch lat przez wszystkich wiesz, ekspertów i tak dalej. A on go po prostu zgwałcił, tak mm. mówiąc y, oczywiście w cudzysłowie. No i y, y, poziom sportowy w ACB jest super wysoki, naprawdę jest wysoki. Y, tym bardziej się cieszę, że wiesz, że no, Piotkowi dobrze idzie i naprawdę. Liczę na to, że naprawdę ten pas ACB kiedyś zawisnie na jego mm. biodrach też tak, od strony takiej wiesz, technicznej. Widzę, że oni po prostu też się nauczyli bardzo dużo. I wiesz, i chodzi o produkcję tych gal, i chodzi o to, takie zaplecze. No teraz nawet, wiesz, tu jakaś tam, no taki du duperel jak banery, nie banery. Sama promocja, jaka była w mieście też naprawdę, myślę, że była super strzelona. Eee, zresztą powiedziałem, pogratulowałem AdBysowi, powiedziałem, że naprawdę dwa proste banery. Fajnie, chociaż ja się trochę obawiam, że tutaj odbywający się, wiesz, w tym samym czasie Open Air Festival może mieć mocny negatywny wpływ na, na ilość ludzi na tych Oczywiście, nie? ale no, no to jest. Bo nawet powiem ci więcej, nawet jak ktoś nie idzie na, sam, na samą galę, na samą, mm. na sam opener, to jak chciał tu przyjechać na weekend, jest ciężko, to tutaj nawet nie znajdzie noclegu. tak? Mm. A jak znajdzie, to za wiesz, 600 zł za nos, tak? A nie każdego stać na to, żeby przyjechać i. Oczywiście wiesz, więc ale to zniechęca. Nie? Z drugiej strony, no to też ja mogę powiedzieć, że to był jeden z licznych terminów, taki w ogóle po prostu mogli dostać, tak. To nie jest to, że to no, był idealny. Druga tak? sprawa, że pamiętajmy, że ta gala jest przeniesiona, Dokładnie, tak? to nie tak. jest gala, która tutaj była jakby. Planowana. No. Yy, tak, pierwotnie planowana, mm. tylko to jest gala przeniesiona, więc oczywiście trzeba wziąć tę uwagę. Mam nadzieję, że będą pełne trybuny, natomiast no, mam pewne obawy, że może tak nie być. Wiesz no, no myślę, że też. jak baj do mnie dzwonił, kiedy właśnie padła, był zamach w Anglii. Padło hasło: Ty słuchaj, co myślisz, o pomyślę przeniesienia tej gali do, do, do Gdańska? Początkowo to w miała być Gdynia. Nie? To taka, też ciekawostka, bo, bo też się bali tej ergoareny trochę, no ale tam nie było też fizycznie możliwości, także no to było jakby wiesz od samego początku, gala naznaczona, że no, ok, pewnie tu się nie da wypełnić tych trybun. Taki bajs chyba się był tego świadomy. I, tam i, będzie i tak, chyba górne trybuny będą wyłączone, tak, włączone. Tak, włączone, tak, będą włączone tam. No, no, Wiadomo, że nie by się nie udało tyle biletów sprzedać. Któż miasto ma to do siebie, że tu się po prostu w sezonie dzieje tyle, tyle, że po prostu nie da się lepiej. No. No, no, nie, nie da się wstrzelić, żeby czegoś nie było, tak? Albo będzie tak jak zeszłego no tygodniu. No, w Warszawie był... też. No, tylko tu wiesz, no jakby no to też jest lato, tak? To też jest zupełnie trochę inny klimat. W zeszłym tygodniu Polish, bo, Polish Boxing Night, Polsat Boxing Night, przepraszam, teraz Opener, za tydzień pewnie też coś się dzieje, zaczyna się Dominikański. Nie, no nie znajdziesz, nie, nie znajdziesz takiej dziury, że. Po prostu nagle będzie idealnie, aczkolwiek no faktycznie Open Air to nieszczęśliwa, nieszczęśliwy może okres. No ale zobaczymy. no Wiem, że zawodnicy robili co mogli, tak? To z moich znajomych, którzy walczą, żeby tych biletów sprzedać. No I... wiem, no my, my też w ogóle wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć taki sektor, no, wiesz, Piotka, <grym> y y y Struzbox taki. Tak, no i wiesz co, pamiętaj, że no, tam 47 biletów na dzień hmm. dzisiejszy udało się sprzedać, no to jest jakaś wartość. Nie? No każdy coś tam sobie, wiesz, uciła, każdy. Na coś płytę, tam wiesz, zrobi, to są jakieś tam, nie były to bilety, wiesz, najtańsze hmm. i tak dalej, więc. Myślę, że jestem dobry... Jestem, tak, to nie będzie pewnie full, ale jestem dobry myśl. że coś się jakby nie będzie, nie będzie wstydu, że tak powiem, To też w ogóle plusem w ACB, że ktoś zaczął o tym mocniej myśleć, bo te pierwsze gala ACB, nacisk na bilety był zerowy, No słuchaj, tak. gala w Płocku i na, to, i na Torwarze, tak. e, no to kurczę, no, szkoda, Torwar, nie? Szkoda na pewno. Torwar to tak. jeszcze... To, to na Torwarze to jeszcze trochę by ludzi było, ale w Płocku to była najdziwniejsza gala, na jakiej w Płocku w to była. chyba była ze 100 osób. No ale jak, no tak, tak, tak. Było więcej osób chyba prawie wokół ringu niż yy, samych kibiców. Co... No tylko Płock też jest mocno specyficznym miejscem. To sam Tygrzeł, który jest z Płocka, mówi, że tam tak, ludzie tak. po prostu nie chcą wydawać pieniędzy nie chcą na nic chodzić, nic widzieć, nic oglądać i to już niezależnie, czy jest to, wiesz, hmm. MMA, czy cokolwiek innego. Płock trochę jest podobny przypadek w Łodzi, też tam ciężko się sprzedaje bilety. Yy, hmm. No Z tego co wiem, to nawet zwierzchka jest w Łodzi, gdzieś tam nie. Nie miało prostego zadania, nie poszły te bilety, wiesz, jak w Krakowie czy gdzieś, że po prostu odstrzało tam, w kilka dni siup i nie ma, to ciekawe, tylko gdzieś tam się męczyli z tą sprzedażą, tak, i musieli gdzieś tam kolejny, wiesz. No, z drugiej strony, no tak o każdym mieście prawie słyszę, nie? W Warszawie też ciężko, bo tyle się dzieje, No Warszawa wiesz, jest w ogóle wszędzie jest ciężko, nie? No ale jakoś to, wiesz, się udaje, nie? To prawda. Słuchaj, Arteks, dobra. Dzięki serdecznie. Fajnie, że mogłeś w pokazać yy, tak dłużej yy, i o tej swojej całej przygodzie. I w ogóle tak pogadać. Bo też się nie widzieliśmy jakiś czas temu. I tyle co na KSW po Pogali na moment, nie? Tak, no ja też bardzo dziękuję i cieszę się z zaproszenia, bo nie spodziewałem się go. Więc no, widzisz. Bardziej mile. no widzisz, z reguły byliśmy partnerami yy, u TJ w UTJ-ach podcaście w szklanie Eszczęce. Jak jeszcze mnie zapraszał, potem wygryzłeś mnie, już po prostu jak tylko się pojawiłeś nagle, zabrakło miejsca dla ludzi z redakcji. Mhm. Ale teraz pozdro TJ. TJ, też TJ ruszy niedługo z własnym podcastem nowym, zobaczymy, czy to w ogóle się, jak to się uda. Także dzięki Artur, powodzenia Dziękuję. i piona. Heja.